Halo, 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 dzień dobry, witam was ponownie w bunkrze 997. Mamy tutaj, widzicie, zachwycenie na wysokim poziomie, cały czas utrzymywane. Zapraszam do kolejnego odcineczka. Porobimy sobie dzisiaj znowu jakieś śmieszne, fajne rzeczy, nie? No przecież zapraszam. O, widzę tutaj wymaksowane, tutaj dziecko. Kristina, tutaj gdzieś Kristiana. Christiana to będzie, Sandry i Arnolda. O, Palma, Pamela. Będziesz Pamela cały czas. Tylko z dużych liter. Dobra, nie, nie, nie. Dobra, Surimi. Surimi umarła, ale jaki ona ma poziom? Z tego co kojarzę, miała o wiele mniejszy poziom. Ona była dosyć słaba. Weźmiemy sobie tak. Pozbieramy od razu tutaj ludzi, którzy poprzychodzili, byli na misjach. To sobie posprzedajemy, te słabsze bronie standardowo. Outfity też pozbędziemy się tego. Najbardziej teraz przyda mi się hajs. Itemów mam bardzo dużo, więc nie potrzebuję tego kolekcjonować, zbierać. Tu mam jeszcze jakąś kurtałę. Tu też mam jakąś kurtałę. Collect, dobra. Ich też wszystkich tutaj. To, co mamy niepotrzebne, sprzedamy. Okej, mamy kolejne receptury na jakieś super itemy. Mamy kolejne elementy tutaj naszych puzli. Wow! Tu został ostatni. Zajebiście, ja już czekam na to. Autentycznie już na to czekam. Pamela. Pamela Anderson. Czy jakaś inna? Ela? Ela, Ela? Ela, Ela to Pamela. Hehehe. Zabawni ludzie tutaj są, widzę na tym kanale. Hehehe, dobra, dobra, nieważne, nieważne. Dobra, mamy ludzi, którzy są wymaksowani. Podbieramy sobie levele, pozbieramy sobie wszystko, co się tutaj naprodukowało. Tego sobie już ten. I dobra, i mamy super Deathclaw Attack, czyli znowu nic nie zrobimy, bo musimy czekać, aż pokonają wspaniałych, super pięknych i silnych Deathclawów. Przepraszam, śmierdzących Deathclawów. My jesteśmy super piękni i super zdolni, mili i w ogóle nasi tutaj, widzicie, oni są wymaksowani w większości. Pierwsze poziomy. Oby nie zginęli nam tutaj przy tych Deathclawach, bo to są przeciwnicy jednak dosyć potężni. O, widzicie, Deathclawy się przestraszyły i uciekły. Okej. Okay. Jego uleczymy, jego uleczymy i jego też uleczymy. Dobra. Czekamy. Czekamy, coś tu się wydarzy. Cóż tu się wydarzy? Nie, coś tu się wydarzy. Nie wiem, z jakiego języka to wyciągnąłem. O. Ciekaw jestem, jak długo będzie to trwało, zanim ich pokonamy. Bo chyba cały czas jest trójka. Nie, dwójka już ich jest. Więc co, jeden już leży, nie wiadomo gdzie leży. Gdzieś leży i się rozłożył, albo go rozłożyli już zawczasu. Dobra. Poleczymy ich tutaj przy okazji. Tych co możemy. Nie no, ty wracaj tutaj, dziążka. I ona gdzieś tam ucieko, nie wiem po co ucieko. Tu następny leży, super. Zaraz sobie poleczymy ich wszystkich, mi się nie chce teraz za nimi latać, klikać i w ogóle. Ja chcę tutaj ich pozamieniać, posłapować, żeby byli wszędzie trenowali, gdzie mogli. I tam, gdzie to jest słuszne i potrzebne. Dobra. Percepcja. Mamy dużo percepcji. Ze stręcza tutaj na razie nikogo nie mamy. Ale tutaj mamy. Tu mamy endurance, nie stręcz, przepraszam. I tu jest stręcz. O, dobra. To zmienia postać rzeczy. Zapomniałem, że tam mamy też siłownię. Wpakujemy ją tutaj. Tu jest to. Tu jest Pietrek. A Pietrek niech sobie na razie chodzi i zwiedza. Tu jest Endurance. I Endurance zamienimy na naszą percepcję, gdzie nam się zwolnił slot. Proszę bardzo. Tutaj mamy co? Dobra. Endurance. I Endurance. I mamy ich bardzo dużo, tych Endurance'ów tutaj. Więc damy do stręża tego jeszcze i damy do stręża tego jeszcze.
Zmieszczą się? Powinni się zmieścić. Nikt tutaj nie ucieka, chyba że ktoś nie doszedł i stracił target. Ale póki co tego nie widać. Dobra, idziemy dalej. Charyzma. Charyzma, charyzma. Ty masz charyzmy dużo, więc ja ciebie wrzucę od razu tutaj i ty nie jesteś teraz potrzebna do levelowania. Mamy dużo innych postaci, które się będą levelować. Levelować się będą i przez to będzie bardzo dobrze. Dobra, dobra. I tak, co mamy co? Wanda, a tu jest kto? Julia. Julia, Julia, Julia. Idę na razie ćwiczyć charyzmę, chyba że cię wyślę na misję. A jest takie prawdopodobieństwo, że zaraz pójdziesz na misję. Czy ktoś tu jeszcze jest z Maxem? Są poziomy, ale Maxów nie ma, więc mamy wszystkich tutaj ogarniętych. Ja sobie zobaczę, czy ktoś tutaj robi sobie coffee break. Wanda, Pietrek i Nathaniel. Tu sobie zmarnuję, żeby go uleczyć. Oni na razie nie potrzebują szkolenia, oni potrzebują wyznacznika, znaczy swojej misji, gdzie mają iść, co mają zrobić. Dlatego ja wyślę ich chyba tutaj. Grazyna, za słaby pistolet, Arnold, ty możesz iść i Pietrek. Klasa, klasa, proszę państwa. Wszystko tutaj mamy, wszystko im damy. 20, to może być ciężki quest, ale nic nie szkodzi, nie bójcie się, ponieważ to są moi najtwardsi zawodnicy. Oni sobie idą, dobra, tu jest jeszcze tak, Nathaniel. Nathaniel, ty jesteś gdzieś tutaj, jedziesz windą. Nie wiem gdzie, tu idziesz windą, dobra. Czego masz najwięcej, Nathanielu? Bo ja bym ciebie wykorzystał do czegoś. Ale czekajcie, tu jest robienie rzeczy, ale tu jest itemów, dobra, nie. To ja... Wait, tutaj idziesz, tu, sorry. Tu idziesz skraftować super wykokszone pistolety, tylko najpierw poszukam typa, który znajduje się tu. Dostanę 2000 kapsli i będę szczęśliwy, będę machał rękami, o tak. I mówił super, super, 2000 kapsli, tak z dupy jest coś pięknego. Nathanielku, ja mam według ciebie, ja mam co do ciebie super plany, tylko musimy znaleźć item, który mnie zadowoli, uszczęśliwi. Najlepiej, żebym miał więcej niż 16. Ale tutaj nie mamy itemów na takie. Tu by na przykład szło tasak zrobić, albo tu po łopatę trzeba by było wyskoczyć. Tu też łopatę, czyli nie zrobimy nic. Same łopaty są nam potrzebne, czyli ty, Nathaniel, musisz przydać się w takim razie gdzie indziej. Może tak. Tu plus 6, ale to nie. Wrzucimy cię tutaj, rób prąd. Jak zrobimy prąd, to zweźmiemy jeszcze Wandę, która nie wiem gdzie jest, tak szczerze mówiąc, nie widzę jej. Gdzie ona jest? Tu jest Wanda. No coś mnie ta gra robi w chuja, nie? Gdzież tą Wandę widziano? To tylko Wanda wie. Jeszcze raz. Nie, nie, wróć, przepraszam. Tu, Wanda. Czekajcie, ja sobie zrobię tak i jeszcze raz, Wanda. No i tu jest Wanda i co mnie ta gra robi? O to mi chodziło od początku, dobra. Idź sobie do gardenu na dół, porozmawiaj sobie z młodszymi tutaj ludźmi, bo ty lubisz bardzo. Ty jesteś moją też weteranką. A my co? A my... idziemy robić questa. Wchodzimy w tego questika. Oh yeah. Tak, chcę poprawić światło, przepraszam. Przepraszam. Jeszcze przed nagrywaniem. O, se przysunę. O, teraz jest lepiej. Przed nagrywaniem, moi kochani, kot wskoczył mi na green screen i się wszystko wydupcyło. Więc... dajcie łapkę dla mojego kota, że pomaga mi nagrywać. I lecimy. Lecimy tutaj z questikiem.
Tak jest. Szczylają. Ja, jak to jest duży w ogóle ten kretoszczur. Kretoszczur jak kretonurek. Tak trochę, nie? Czy nie? Nurkuje w ziemi, jest kretem i jednocześnie szczurem, bo jest łysy. Czemu mi się tak skojarzyło? Nie wiem. Czemu pomyślałem, że wszystkie szczury są łyse? Nie wiem. Ale coś takiego w mojej bani się urodziło. Dobra, mkniemy przed siebie do windy. Jedziemy windą w dół. Niestety w dół to nie w górę, to nie ten uniwersum. Tu nic więcej nie ma. Dobrze, bo już klikłem, żeby szli dalej. No, klikam, patrzcie, klikam w to i nic się nie dzieje. O, dobra, musiałem kliknąć w inne miejsce w to. Gadające gule. Czy... Dobra, nic nie musimy poodpowiadać. Zabijemy je. Bo po to przyszliśmy, żeby pokonać wszystkie gule. Patrzcie, jaki Badge jest uśmiechnięty. To jest przystojnie. To jest swój chłop. Mój chłop. Wszystkie gule prawie leżą. Został jeden, gdzie bije mi mojego ryśka. A rysiek jest w ogóle taki biedny, bo już mu czerwone życie zaczyna się pokazywać. Bieda czysko. To jest chłop jak dąb w ogóle. Widzieliście? On sam na sam w sumie z psem jest. Bił się z gulem i gul nie dał mu rady. Nawet ani jeden, ani drugi. Ani trzeci, ani czwarty, bo było czterech ich. Dobre, dobre. Co tu jest jeszcze? Czy to coś jest? Tu się świeci coś? Nic się nie świeci. Przechodzimy do następnej windy. Kolejna lokacja. Proszę państwa, to będzie... Proszę werble. Tu jest jakieś zbiorniki z wodą są, czyli stara maszynownia wodna. Tak jest, stare zbiorowisko wodne, gdzie było filtrowane wszystko, ale już jest opuszczone, bo tu widzicie, pełno robali, pełno kretoszczurów, gule jakieś łażą, wszystko pozabierały, pokradli, na złom pooddawali za kapsle i wszystko dla tych kapsli. Wszystko wszyściutko. Dobrze, dobrze. Wow, już od razu kryty, ale my zostawimy, bo kakaruchy nie zasługują na kryty. Kakaruchy mają za mały pancerz. Chyba, że zielone kakaruchy, wtedy to już są gnidy kakaruchy. I wtedy trzeba je na pewno skakaruchować. Trzeba je zniszczyć tak, że nawet grzyb atomowy... No, nie wiedziałem. Nie, dobra. Nie będę kontynuować puenty. Przeklikamy sobie, pozabijamy ich, nie widać tutaj, o, oni zasługują już na kryty. Ten w lufcie leży. I szybko, i szybki pokoik, fajnie, ludzie, najwięksi przeciwnicy, nasi, to właśnie ludzie, jednocześnie przyjaciele i przeciwnicy. To się nazywa paradoks. O, następny tutaj skrawek jakiegoś planu. Super, cieszę się, może w końcu odblokujemy cały, pocalutki pokoik. No nie, tutaj, z powrotem. Idziemy niżej. Ostatnie dwa piętra tego tutaj pięknego bunkra misyjnego nam zostało. A tu jest tylko szefu? O, ten ze snajpery to się musiał odsunąć. Dobrze robi, pierwszy raz rysiek widzę, żeby walczył tak, jak się walczy tą bronią. Uleczymy go, naszego bacza, przyjaciela bacza. Kurde, on stanowi większe wyzwanie niż ci trzej ludzie, co tutaj byli, w tym chyba pokoju, bo w tym. Chciałbym dropnąć łopatę, ale nie wiem, czy to jest możliwe. Ciekawe, czy łopata by była możliwa. Chyba nie jest możliwa, skoro nam nie dropi. O kurde, skorpiony! To są też groźne przeciwniki. One biją nas tymi łogonami, te ostre jadem kolce. Zjadowaciałe, kują nas jadem i mówią ksz, ksz. Aha, nie, niedobrze, niedobrze.
Ojojoj, ja się też troszeczkę rozchorowałem, przepraszam was na moment. O, pięknie, i w tym czasie jak Kuba smarkał, pokonaliśmy przeciwników, dostaliśmy Teddy Beara. Szkoda, że ten Teddy Bear nie jest do niczego nam teraz potrzebny. Mamy ich wpierony w bunkrze. Szkoda, że to nie łopata, ale może zdoła się jeszcze znaleźć jakąś łopatę. One się wykopują. Może z nich wydropił łopata. A, chyba nie, ale warto mieć marzenia, nie? Takie... No, te idealnie, że zawsze te stwory, które gdzieś umrą, kurwa, w ścianie czy w przejściu, one zostają i z nich jest jakiś drobieszcze. To jest świetna sprawa. Oni są uśmiechnięci i my się raczej z nimi nie będziemy bili. Widzieliście? Ja to wiedziałem. Dobra, dostaliśmy broń od nich i idziemy jeszcze dalej zwiedzić. Zobaczymy, czy to coś jest. Tutaj tylko... Nuka-Cola! Jej! Dobra, to wracamy! Oki! O, widzicie? A to są w ogóle te. My chyba będziemy mogli po prostu edytować wygląd naszych tych. Naszych pokoi w bunkrze. Tak ja myślę. Czy myślę dobrze? Jeszcze nie wiem, ale na pewno się przekonamy wkrótce. Gdyż... To na pewno nastąpi. Dobra, co my tu mamy? Skrzyneczkę. Otwieramy, otwieramy skrzyneczunię. Super, super, mikroskopę, kapsle, łopata, nie, jedzenie, o, pistolet i kapsle, super, powiedziałbym, że super i w sumie powiedziałem, ale nie myślę tak wcale. Dobra. Co my tu mamy? To, ja sobie to rozłożę. Może łopatę z tego dostaniemy. O, jest łopata, super. Cały czas za tą łopatą dążymy i ja sobie chyba jeszcze to rozłożę. A, cancel. To rozłożę, to jest słabsze. Będzie łopata? Nie będzie łopaty. A szkoda, my już miałem taką nadzieję, że dostaniemy łopatę. Znowu detklawy. One się chyba uparły, albo nie wiem, radio mają na przykład i słyszą nasze tutaj wołanie. Dobra, trudno, no poczekamy aż te detklawy sobie przejdą. Poklikamy sobie w nasze postacie, które wylevelowały, albo w pokoje, które nam już dają jakiś konkretny profit. Dobra, on sobie ucieka, ale to nie o to chodzi tutaj. Dobra, wraca. One schodzą w dół i idą tutaj do tego pokoiku. Naszego z prądem. A tu są nasi wrestlerzy zapaśnicy. Gabriele, nasi kurde świadkowie Jehowi. Ło, kurwa, jaki on miał skok w ogóle, to jest Paweł Jumper. Dobra, zamiast wejść do tej windy, to wy robicie dziura w podłodze, ja to będę musiał zaklejać, zeszpachlować, gipsować. I no robota robią, no bez sensu, trzeba was zaszczelić, szczelejcie do nich, bo ja już mam dość. Cały czas jakaś budowlanka, cały czas. Dobra, i do Water Entertainment. Entertainment. O! No, zdążyłem. Dobra, i do ostatniego pokoju tutaj już zginą. Muszą zginąć. Proszę. Umieraj. Dobra, jest gitara. Ja, a ty jeszcze pol te zwłoki. Idealnie, żeby nie trzeba było nic znosić. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jestem zadowolony z tego. A więc. Co, mamy tutaj wysłanych. Tutaj ktoś idzie na zwiady, czy dopiero... Nie, tutaj wracają ze zwiadów, idą na questa. To ja myślę, żeby znaleźć tutaj jakąś fajną osóbkę, która ma stosunkowo niski level, a dobre staty. Anzela. Ty się w sumie taka gryfno dziewczyna.
Ale nie wiem, czy ja ciebie chcę wysłać, bo masz jednak za mały ten poziom. Przeskrolujmy. Tu jest co? O, Ewelcia wraca. Więc nie będziemy jej. Exploring, exploring. Wszystkich takich najlepszych to ja mam. Kurde. Wysłanych, ale nie, Julia jest. Julia, Julia, Julia. Znowu pokazuje mi nie wiadomo gdzie na ciebie. Coś cię lubi. Ta gierka, albo nie, nie wiem. Dobrze. Dajmy jej może troszeczkę więcej endurance'a. Może szczęścia albo charyzmy. O, może damy albo nie, bo to jest za słabe. Percepcja, Westland, Endurensik. Dobra, tak jej damy. I wyślemy ją w tany-tany. Będziesz tańczyć z gulami i z kakaruchami. Damy jej 20. Nie potrzebujemy teraz więcej, wszystkich wysłaliśmy. Tutaj 10. I explore. Moja kochana, explore, explore. Dobrze, więc ona wyrusza. Już tutaj zaraz ją pewnie zobaczymy. Jak leci sobie windą. Gdzież to ona jest? Dobra, tutaj już jedzie. No i wychodź. I szerokiej drogi. A ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejne i zapraszam na streamki. Polajkujcie mój fanpage, żeby być na bieżąco. Zostawcie suba, lajka i do zobaczenia. Hejka, cześć!